Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Mediacje i negocjacje. O czym są te studia? Mediacje i negocjacje to studia związane przede wszystkim z biznesem, relacjami handlowymi, rozwiązywaniem sporów w organizacjach i między firmami oraz instytucjami. Są świetnym środkiem rozładowywania napięć między ludźmi oraz rozwiązywania konfliktów. Znajdowanie płaszczyzny porozumienia, budowanie zaufania, sztuka kompromisu i przekonywania do swoich racji pomaga sprawniej funkcjonować zawodowo ludziom oraz osiągać cele strategiczne i taktyczne firmom lub instytucjom. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością znajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą otwartość, życzliwość, opanowanie, zdrowy rozsądek, uważność, uczciwość. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, tworzenie strategii rozwiązywania konfliktu interesów, skuteczne przekonywanie, odnajdywanie przestrzeni kompromisu, pisanie opinii jako biegły. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak psychologia społeczna, psychologia wywierania wpływu, jak psychologia SPA, strategie negocjacyjne, warsztat pracy negocjatora. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Rola prezentacji wizyty sprzedaży w procesie negocjacji handlowych. Rola inteligencji emocjonalnej w działalności mediatora sądowego. Komunikacja jako sposób rozwiązywania konfliktów. Mediacja w prawie cywilnym. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają pracę w działach sprzedaży i zakupów, pracę w działach HR, pracę jako mediator biznesowy, pracę w zarządzaniu firmami i instytucjami, pełnienie roli niezależnego konsultanta. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.